Każdy z nas, ogrodników, ciągle poszukuje różnych możliwości, aby przywrócić glebie jej wysoką jakość. Dlaczego? Ponieważ zależy nam, aby nasze uprawy były jak najlepsze, najładniejsze i najbardziej plenne. Ja również od wielu lat ciągle eksperymentuję, robię różne kombinacje, aby to osiągnąć. Jak to mówią, ilu ogrodników, tyle najlepszych porad. I ja Wam o nich opowiem. Niektóre są moje, inne od osób, które znam od wielu lat, a jeszcze inne z dawnych, pradawnych lat, gdzie ludzie sami sobie musieli radzić, ponieważ niczego w sklepach nie było. I właśnie dla mnie te są najcenniejsze, takie, które od wielu pokoleń funkcjonowały w rodzinach. Dlaczego są tak bardzo cenne? Ponieważ przez dziesiątki lat były sprawdzone, są ekologiczne i co najważniejsze, bardzo tanie lub wprost darmowe. W każdym filmiku opowiem Państwu o innych sposobach, a od Was będzie zależało, którą wybierzecie. Zawsze radzę wypróbować na jednym lub dwóch krzaczkach każdą z nich i wybrać dla siebie najlepszą. Dlaczego ja tego za Was nie zrobię? Ponieważ wiele zależy od klimatu, rodzaju gleby i jej klasy, sposobie, w jaki do tej pory ją zasilaliśmy, jakie rośliny rosły w tym miejscu, stopnia zasolenia, wysokości wód gruntowych itd. Tych przyczyn może być mnóstwo. Nawet sąsiad, który graniczy z Wami przez płot, może mieć ziemię bardziej lub mniej płodną niż Wasza. Dlatego, aby nasz trud nie poszedł na marne, zalecam na niewielkim skrawku ziemi troszeczkę poeksperymentować w imię przyszłych imponujących upraw. Zapraszam. Teraz opowiem Państwu o kolejnym sposobie, który jest naprawdę tani, a może zastąpić wiele drogich preparatów. Mieszanka ta wielokrotnie zwiększy nam plony pomidorów, papryki, ogórków, bakłażanów i innych naszych upraw. Wiele osób może już o niej słyszało i ją stosowało, ale wiem też, że dla wielu będzie to nowa informacja. Bez problemu każdy z nas może ją sobie przygotować i zyskać duże zbiory. Co to będzie? Tym razem będziemy potrzebowali kilku składników, które również prawie wszyscy mamy w szafce kuchennej. Potrzebna nam będzie ciepła woda, cukier, suche drożdże i jod. Do 10-litrowego wiadra z ciepłą wodą wsypujemy 2 łyżki cukru i 10 g suchych drożdży. Po dokładnym wymieszaniu odstawiamy w ciepłe miejsce na 12 godzin. Miejsce powinno być ciepłe, ale bez dostępu promieni słonecznych. Po tym czasie drożdże uaktywnią się i wówczas całość przelewamy do konewki, dodajemy kilka kropel jodu i polewamy ziemią na naszych grządkach. Drożdże są naturalnym preparatem, który nie zawiera szkodliwego chloru i innych składników, które są obecne w chemicznych środkach ochrony roślin. Są one również bogate w składniki odżywcze potrzebne dla prawidłowego wzrostu naszych roślin. Zawierają m.in. białko, witaminy z grupy B, a także składniki mineralne takie jak potas i fosfor. Ponadto tworzą naturalną barierę, która chroni rośliny przed infekcjami chorób grzybowych oraz atakami szkodliwych mikroorganizmów glebowych. A co daje nam jod? Podawanie jodu zwiększa wzrost korzeni i pędu oraz produkcji nasion, a także przyspiesza kwitnienie. Jest zabójcą mączniaka i innych organizmów pasożytujących na ogrodowych roślinach. Ponadto ma on właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, co oznacza, że jest skuteczny w zwalczaniu infekcji bakteryjnych i grzybiczych.
Czy pamiętacie Państwo, do czego służyła nam w ogrodzie kasza manna lub płatki owsiane? Jeżeli nie, to zapraszam do informacji na ten temat. Link poniżej w komentarzu. Warto, ponieważ dają rewelacyjne efekty. Zapraszam.